Już dawno sam przed sobą odgrażałem się, że zrobię okładzinę do pistoletu. Mogłem je kupić, ale postanowiłem zrobić je sam. To będzie taka próba świadcząca jednocześnie o tym, że każdy może sobie to zrobić. Mam tu klocek z pnia orzecha włoskiego, którego wyciąłem jakieś 3 lata temu, więc można powiedzieć, że to jest drewno sezonowane, bo długo sobie tak leżał w różnych warunkach, także jest już spoko, już bardziej nie popęka. Uchwyt będzie miał jakieś 3 do między 3 3,5 cm, więc ustawię sobie grubość cięcia na powiedzmy 1,7, żeby można było sobie zebrać coś. O, ciach. No i to zaraz chlaśniemy. I ta klepeczka to będzie element wyjściowy. Nawet nie będę tego szlifował. Z tej strony jest gładkie. Teraz sobie tutaj przyłożę szablon uprzednio zrobiony i odrysuję dwa kawałeczki z drewna, z którego powycinam już właściwy kształt okładzin. Jeżeli okaże się, że wyjdzie mi to tak, że będę zadowolony, to kupię sobie jakieś szlachetne kawałki drewna, zebrano, które bardzo mi się podoba, albo brzozę karelską i wtedy będę się bawił dalej. No na razie na próbę zrobię zrobię z tego orzecha włoskiego. Zobaczę, jak to wyjdzie. Na razie nie widać usłojenia tak za bardzo, bo ono wyjdzie dopiero po olejowaniu, ale to akurat będzie zostawię już na sam koniec. Na razie wezmę się za wycinanie, tylko że nie do końca kształt wytnę, bo będę musiał wyfrezować z jednej strony zagłębienie na ramę pistoletu. No i wtedy będę. To chyba będzie najtrudniejszy właśnie najtrudniejszy etap robienia tych okładzin. Frezowanie odpowiedniego kształtu, żeby to dokładnie zrobić. A później zobaczę. No to oczywiście to mi zajmie kilka dni, bo nie mam tyle czasu, żeby usiąść i zrobić wszystko za jednym razem, ale no postaram się, żeby to nie trwało długo, więc film będę robił na raty. Na deseczce zaznaczyłem zewnętrzny obrys okładzin. Tutaj jest zaznaczony troszeczkę taki bobrzy ogon, ale ja to chyba jednak zetnę, ale to dopiero później, już na samym końcu. Teraz zaznaczę miejsce frezowania, bo trzeba będzie wyfrezować to miejsce, w którym normalnie są te oryginalne okładziny pistoletu. Z ostrym ołówkiem to cyk, cyk, cyk. Trzeba będzie to wybrać. A później jeszcze raz wybrać tutaj ten kawałeczek. Ale to też, no to nie jest jeszcze pewne. Będę się nad zastanawiał na bieżąco nad jakimiś modyfikacjami. Tutaj z drugiej strony to samo trzeba zrobić. O, to będzie taki frez płytszy. Głębszy będzie ewentualnie tutaj, ale to dopiero na samym końcu.
O, cyk, cyryk, cyk. Kurczę, chyba troszeczkę za nisko. Nie, dobrze. Dobrze, jeszcze raz poprawię tutaj. I chyba najpierw będę frezował. Znaczy nie chyba, ale na pewno. Najpierw będę frezował. A na samym końcu wytnę te kształty. Chociaż może tutaj poobcinam na dole, ale muszę mieć tak po bokach równe płaszczyzny, żeby dobrze imadłem to chwycić, żeby nie zgnieść zasadniczego kształtu, a jednocześnie żeby mi się to dobrze trzymało w imadle. No to musi być dosyć precyzyjnie zrobione. No, wstępnie to mam. Jeszcze tutaj będzie frezowanie głębsze, ale to jeszcze dopiero później sobie zaznaczę. No, najpierw usunę to, co nie będzie mi potrzebne i rozdzielę okładziny, a później je osobno będę frezował. No, i teraz to pójdzie do frezowania. Grubość ramy w miejscu, w którym są okładziny, wynosi 8 mm, no to nie wiem, czy to widać. O, widać. Głębokość frezowania ustaliłem na 4 mm. Może zrobię 4,1, żeby tam ciut luzu było, żeby nie trzeba było tego poprawiać. Zaraz się za to zabiorę. No. I zabieram się do roboty. Wszystko jest. Więc tutaj będę podbierał później. Na razie pojadę tędy. Wybiorę cały ten obszar, który normalnie zajmuje kolba, znaczy ta okładzina oryginalna. No, jedna okładzina jest już wstępnie wyfrezowana. Ewentualnie później tak wygładzę dremelem. No i teraz wycinam kształt, jaki już będzie ostateczny. A później tylko będę wybierał zagłębienie, także będę profilował to wszystko.
No i mniej więcej po 4 godzinach zmagań jestem na etapie nawiercania otworu, tego, w który wejdą śruby. Znaczy, no musiałem zrobić to tak, żeby prześwit był odpowiedni. Teraz skręcę wycięte okładziny. No to jest jeszcze surowy klocek, ale już wyfrezowane jest wszystko. Teraz skręcę je razem. Już mam nawet te bolce takie stabilizujące, to znaczy otwory na bolce stabilizujące. No i skręcę je właśnie przez ten otwór, czy przez te otwory, i zacznę je obrabiać na szlifierce. Zaokrąglę wszystko. A później już resztę będę wybierał dremelem. No, także to tak. A gdzie ten drugi klocek? Także tak to wygląda. Na razie jeszcze nie ma się czym podniecać, ale jak już będą razem skręcone, to będę mógł pozwolić sobie na już takie odpowiednie wyprofilowanie wszystkiego. Także rachciach. No, obie okładziny są skręcone. Teraz będę je z grubsza wygładzał, zaokrąglę te krawędzie. No, a później już dremelem będę wybierał tutaj z powierzchni taki kształt, który będzie najbardziej odpowiedni do mojej ręki. No, także tutaj trochę powybieram tak, żeby były miejsca na palce. No. Może to już nawet na pistolecie, a zobaczę jeszcze. W każdym razie jest już jakiś... Aha, i tę dupkę tutaj zaraz zetnę, bo to miałem taki szablon, to tak sobie zrobiłem, ale nie za bardzo mi odpowiada bobrzy ogon. Także troszeczkę tutaj zaokrąglę. Wyszło mi coś takiego, to tak z grubsza. Te kształty to już będę musiał już faktycznie, no, rzeczywiście dremelem bzyknąć, bo nie dam rady, tak nie mam takiej obrabiarki, żeby tak, chociaż ja wiem, frezem może spróbuję, przynajmniej takie z grubsza zaokrąglenia. No tutaj tak, to pewnie frezem zrobię, bo to jakoś chyba utrzymam w rękach, mam nadzieję. Albo rzeczywiście, albo dremelem. Tak sfrezuję ręcznym frezem, żeby tam niebezpieczeństwa jakiegoś uniknąć. Trochę grubo mi to wyszło, tak mi się wydaje. Mogłem uciąć cieńszą klepkę. No to na przyszły raz zrobię... Hop, o kurczę. Już nie pamiętam, to 1,7 robiłem, to zrobię 1,5. Zobaczymy. Troszeczkę nie... Znaczy tutaj wszystko jest fajnie. Na górze trochę nie, są niesymetryczne, ale to mi nie przeszkadza. Będę mógł sobie poprawić. Kurczę, tutaj wybiorę teraz. Tu to wyrównam, ciach. Będzie, kurczę, będzie gitara. Będzie gitara.
Do mojej ręki idealnie pasuje. Idealnie. Po prostu to jest do mojej ręki zrobione. No coś pięknego. Teraz się będzie trzymał, a nie takie kosze. Zajebiste. Jeszcze troszeczkę tutaj podbiorę. O. Ja się skręcę, no jak pięknie. Coś pięknego. Ha, ha. No i skończony, no. Teraz tylko trzeba przeczyścić. Teraz tylko trzeba przeczyścić. Jeszcze nasączyć olejem lnianym. No i jeszcze tutaj delikatnie wygładzić, żeby to równiutko tak było super. To już na tym zrobię. Kurczę, no pięknie, pięknie. Nie spodziewałem się, że tak szybko to zrobię. Myślałem, że to zabierze mi kilka dni na raty. No, zacząłem około południa, tam parę minut po południu. Teraz dochodzi 18 i okładziny dojrzewają sobie w oleju lnianym. Trochę je nasączę i przykręcę, żeby sprawdzić tam, jak to wszystko będzie wyglądało. A tymczasem borem lasem. Mam tu piwo Ursus. Niedawno piłem piwo Medved, a teraz piję piwo, wypiję sobie, dostałem je, to jest rumuńskie piwo Ursus, no czyli też w zasadzie takie jakby Medved, taki rumuński Medved. Doczytałem, że ma 5% alkoholu, więc takie troszeczkę mocniejsze niż lubię, ale to jest 0,33, więc nie będzie tragedii. Nawet jeżeli będzie obrzydliwe, to jakoś zmogę. No, nie jest obrzydliwe, da się wypić, ale daleko mu do moich ulubionych piw. Także, no ale po dobrej pracy takie piwko to sam miód. To spragnione, okrutnie bąble puszcza. Spienione wszystko, widać kurczę, że chłonie bardzo dobrze, bardzo dobrze. No jeszcze z godzinkę poleży i przykręcę. Brak ergonomicznego chwytu to jest najgorsza strona tych derringerów, no ale jak widać można sobie z tym bardzo łatwo poradzić. Szybko i tanio. Także nie ma co narzekać. Można to zrobić samemu, poprawić i cieszyć się. No 54 z takimi wypierdkami małymi to po prostu byłoby coś. No kurczę, no jak to by wyglądało? To nawet nie wygląd, to ciężko utrzymać coś takiego. A to jest normalny chwyt. Super, trzyma się całą łapą. I tyle. O, dwa grzdyle.